wiesz co, to ja muszę zrobić drugą powtórkę w takim razie, bo to pytanie też zadałem Leszkowi Możdżerowi. Ale jeśli mówisz o takiej zasadzie, że choćby jedna osoba i gramy po prostu tak, żeby wióry leciały, tak, no to muszę zapytać o najmniejszy w twoim sercu, myślę, pamięci koncert, jaki zagraliście. Może zagraliście taki koncert dla jednej osoby, dla dwóch? No, już kilka razy o tym wspominałam. Taki koncert miał miejsce nas bardzo, bardzo, bardzo wiele lat temu. Myślę, że jakieś 18 albo 19 lat temu. I o dziwo miał miejsce w Kopenhadze. Normalnie zespół Hej, taki kawał tym promem, tym wszystkim, tam bujało w ogóle, więc podróż pełna poświęcenia. No i wychodzimy na scenę, na koncert i się okazuje, że wydaje mi się, że tam w ogóle nie było ludzi, tylko obsługa techniczna i obsługa klubu. Bo to był taki gigantyczny, trzypoziomowy klub. Na pozostałych poziomach działo się mnóstwo i było pełno ludzi. A my i normalnie zagraliśmy. Potem i normalnie, chyba nawet byłam mniej statyczna niż zazwyczaj, bo skoro i tak ci z obsługi klubu w ogóle nas nie znają, a innych nie ma, więc w ogóle więc chyba byłam nawet dosyć choreograficznie dobrze ustosunkowana, usposobiona. I potem stwierdziliśmy, że była to najbardziej ekskluzywna próba w naszym życiu. No próba po prostu, no bo... Jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, jeżeli uznasz, że to za bardzo prywatne pytanie. Zagrałeś kiedyś jakiś swój własny koncert dla Mikołaja? Tylko dla niego? No skąd? Przecież to jest nastolat. No ale dlaczego nie? Jak był mniejszy, nie? Nie no, a nie no, że śpiewać dziecku przed snem, ale oczywiście, ale to ja nigdy nie używałam naszych piosenek do tego. Nigdy? Nie, raczej takie klasyki to raczej ze świątyni. Wiesz co, pomyślałem sobie też fajnie o was w momencie, kiedy ta ostatnia jak do tej pory płyta się ukazała, bo były przekładańce różne z okładką, kombinowaliście, jakby was pokazać, był taki pomysł, żeby w ogóle w związku z okładką, ze stroną wizyjną też jakby posterować promocją troszeczkę tej płyty, żeby wszystko ze sobą ładnie się zazębiało, żeby to było kompatybilne. I nagle w momencie, kiedy ja tę płytę dostałem, zobaczyłem klasę na okładce i myślę sobie, tak po rozmowach z Żabą, z Pawłem, z Robertem, z Jackiem, z tobą, myślę sobie, kurczę, no, oni są w jakimś tam, wciąż w jakimś tam małym procencie, chociaż są statycznymi, dorosłymi ludźmi, ale jest coś w was rozbrykanego wciąż. Tak jak Ligiewicz wchodzi na te drabinki, że już byś tam chciał dostać, tak? Ten ma nogę tak, ten ma pulowerek taki, ty? Czasami zbuntowana, czasami nie. Fajnie, że potraficie być no trochę tacy właśnie jak z klasy wciąż. Mi się wydaje, że w nas to nigdy nie zginie, tak mi się wydaje. Zastanawiam się, czy nie osiągniemy takiego etapu, kiedy będziemy się wstydzili być sobą, bo niby nie wypada starcom się tak zachowywać. Ja na przykład mam w domu tak, że jest taki specyficzny ruch, taki wyskok, że robisz tak i się od tyłu kopię w pupę partnera. Tak. I na przykład stoimy w kuchni, a coś tam robi, nagle robię i robię to. Mojemu partnerowi, tak zadać. Spontanicznie zupełnie, nic z tego nie zapowiada. Typu, że tam kroję tam jakieś coś tam i nagle robię ten wypad taki. I on, oła! Ja mówię, myślisz, że jak będziemy mieli tak po 70-80, to też taka bardzo przyziemiona zrobię ci to na tyle, na ile ciało mi pozwoli? On mówi, myślę, że my to będziemy mieli. I że spoko, nie? Że to no nie, takie... no. Ja myślę, że ja nie wierzę w to, żeby starsi ludzie, na przykład tacy naprawdę realnie starsi, nie mieli w sobie tej tam wewnątrz, że ciało się starzeje, ale myślę, że większość starszych ludzi nie pozwala sobie na to, żeby pamiętać o tym, żeby pokazać światu, że starsze panie, babcie są w środku tymi samymi dziewczynami co dawniej, dziewczynami, a starsi panowie, dziadkowie są tymi samymi chłopakami, bo ja nie wierzę w to, żeby to ginęło. Ja myślę, że to czasami zostaje zamordowane w człowieku przez świat, że świat mówi, nie wypada, albo tata da spokój z tą miłością, tata ma już 75 lat, nie wypada. Albo weź, niech się pani tak nie ubiera, bo tak, nie wypada. Tak, albo, tak. O, jakie babcie na koncert przyszły.
Ja na przykład nie mam w sobie zgody na to. Uważam, że robimy krzywdę paradoksalnie sami sobie. Ta grupa, która tak odstawia starszych ludzi, bo drodzy moi, jedno jest pewne, wszyscy będziecie starzy. Tak, ja. Ale to z tego wnioskuję, że chciałabyś. Znaczy to jest abstrakcja, co ja mówię, bo duchem zawsze będziesz dla mnie młoda, ale jak będziecie mieli z Pawłem po 70x lat, chciałabyś mu wciąż przybijać piątkę i robić to. Nie, piątki się wstydzę przybijać komukolwiek. Wydaje mi się, że jakoś głupio wygląda jak przybijać. Nie, no dobra, no to piątka nie. Ale to zrobię na pewno, na stówę. No chyba, że mi... że będzie mi ciężko zlaskać. Nie, będzie dobrze. I tym optymistycznym. To wtedy wymyślę coś innego, żeby mu przywalić, nie? Bardzo Ci dziękuję za... Dziękuję. Drugi rok z Męskim i za to, że jesteś Kasią Nosowską i za to, że ten singiel jest taki i za to, że jedziemy razem w trasę. Ach, wpadnijcie. Proszę Państwa.